10 września 2021 roku, trening pamięci, drugi eksperyment dzisiaj, drugi pałac pamięci, który będę zapełniał informacjami. Zaczynamy. Pierwsza lokalizacja to jest Edward Gierek, 57 tutaj na rejestracji. Dobra, czyli Edward Gierek zrzuca cukierki na furtkę. Następnie mamy George'a Orwella. George Orwell siedzi na drzewie, a pod spodem jest jego zoo. Następnie mamy numer 04. Numer 04 to jest Dan, czyli Dan siedzi w aucie, które przewodzi psy i tatuuje psy. Następnie mamy 66, czyli Sylvester Stallone. Sylvester Stallone siedzi i sprzedaje czereśnie. Tutaj przychodzi jakiś człowiek. Więc tak, pominiemy to auto, bo zaraz będzie, że nagrywam czyjeś auto. Dobra. Tak to wygląda właśnie, rozproszenie jest tutaj krytyczne. Następnie mamy 16. Numer 16 to jest Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, czyli Miss Universum. Na stacji numer 5, więc tam są kółka olimpijskie wycięte w trawie, ponieważ to jest Miss Uniwersów. Następnie 55, Erik Eriksson. Erik Eriksson na cmentarzu oblewa fiolkami krwi groby. Następnie mamy CC 33, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin na moście jest niemy i oczywiście tańczy na tym moście z parasolką. Następnie mamy numer 18. Numer 18 to jest w mojej reprezentacji Adolf Hitler. Adolf Hitler rozkazuje dzieciom na... Właśnie nie rozkazuje dzieciom. Adolf Hitler siedzi w krematorium i spala wszystkie osoby, które są niefajne, tak? Nie będę mówił jakie, ale niefajne. Następnie 64. 64 to jest Salvador Dali. Czyli Salvador Dali buja się, właśnie buja swoje zegary, bo maluje zegary. I finalnie 69. 69 to jest drukarka, to jest serial number, czyli na boisku stoi ogromna drukarka, która drukuje listy obecności dla dzieci. Dzieciaki się bardzo cieszą z powodu tego. Dobra, tyle. Wywołujemy lokalizację. Pierwsza lokalizacja Edward Gierek, 57. Stacja numer 2, George Orwell, 70. Następnie Dan tatuujący, czyli 04. Kolejna lokalizacja. To było bodajże 66, Sylvester Stallone. Po tej lokalizacji mieliśmy Miss Universum numer 16. Na cmentarzu był Erik Eriksson 55. To była stacja, cmentarz numer 6. Następnie Charlie Chaplin na stacji numer 7, czyli Charlie Chaplin, to było 33. Następnie mieliśmy Adolfa Hitlera numer 18.